Tak, modlitwy, proszę Państwa, są potrzebne. Jakie te modlitwy? Czy my? Kółko, tak samo możemy się modlić. Jakie te modlitwy? Jakie te modlitwy? Proszę Państwa, no Polska jest katolicka, co tutaj dużo mówić. Jeżeli ludzie powychodzili z kościołów, to powinni tam wrócić, żeby mogli sobie uświadomić, na czym to wszystko stoi, albo chwytaj, jak na ulicy jest Biblia głoszona, Ewangelia, chwytaj. No. Tutaj mamy, proszę Państwa, rachunek. Ktoś nam dał, jak chcesz zapłacić, to możesz zapłacić. Czyli tak, 94 zaczyna się, to jest Kurczaczek kupił sobie Play. No i tak, matka kupiła Plusa, chyba sobie wzięła, a on poszedł następnego dnia i kupił sobie Play. No, ma dowód, może kupić, ale teraz tak, ten Kurczaczek to do pracy nie chodzi, ale tak, jak to załatwi, to więc ma numer, no, Play. Play Kurczaczka, czyli tak, 94 10 54 10 50 94 10 40 92 28 52 05 33. To jest odnośnie, proszę Państwa, Play. No to po prostu, proszę Państwa, kto to? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Kto to tak twoje, płaci? No to płaci. No to pisze się Michał Kogut. I to za ten numer, prawda? To jest po prostu, każdy ma swój numer. Te numery się już też więcej nie powtarzają, tylko do tego numeru, do tego nazwiska, że za telefon Play, za abonament Play. I powtórzę jeszcze raz. 94 10 50 10 54 10, 4, 0, 9, 10, 2, 28, 52, 0, 5, 33. No tak, już dwa razy tu wymiałczałam to Play Kurczaczkowe. Także proszę Państwa, potem jest T-Mobile pokurczaczkowy. To ja sobie to wzięłam i to sobie mam internet i abonament i opłacam. I teraz tak, 20, 10, 30, 19, 57, 4 siódemki, 80, 09, 35, 85, 56, 9, 13. To jest taki numer T-Mobile. Pisze się najpierw, że T-Mobile opłata za abonament T-Mobile, prawda? No to się pisze właśnie. No możesz napisać Michał Kogut na przykład, prawda? Bo to jest odnośnie tego imienia, odnośnie nazwiska, czyli że te dwa numery. I to jest taki numer, że możecie Państwo do nas dzwonić. Jest na dole tak słabym drukiem napisane, ale widać 606 332 788, że już możecie Państwo telefonować do naszego radia, to KFM Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, bo to jakby w systemie komunistycznym taki telefon wspólny, prawda? I ma 9 cyfr, no bo ten komunistyczny miał 22 czy tam różnie się to dzwoniło. Także, proszę Państwa, to jest T-Mobile. Ja bardzo lubię T-Mobile. Nawet wczoraj dodzwoniłam się do Ameryki T-Mobile'a. Także jeszcze raz, bo po dwa razy będę powtarzać, drugi raz powtórzę T-Mobile, że można wpisać się Michał Kogut opłaca abonament. I tak, 20, 10, 30, 19, 5, 10, 7, 4, 7, 8, 10, 09, 35, 85, 5, 10, 6, 9, 10, 3. I u nas to wszystko pewne jest, bo nie pomyliłam się tu ani razu.
Jest tak, jak widać zresztą, prawda? No. Także, proszę Państwa, buziaczki i ślemy kaczki. No ten kurczaczek, jak sobie tutaj przybył, prawda, to jeszcze jest Przybyłowicz, to jest kto inny. Kurczaczek przybył, to tak, taką bajką żyje i kłótnie były tutaj z tą von Lipski. Ja mówię, słuchaj, von Lipski, przyjdzie bezdomna Ewka z lotniska, bo tam facet pojechał na lotnisko, żeby z żoną pojechać gdzieś strasznie daleko. Gdzie to było? Kto się modlił? No i ta żona nie przybyła w podróż, czy przedślubną, czy poślubną. Ona nie przybyła, to on oddał bilet bezdomnej. No i ta Ewka, ponieważ udawała tę bezdomną, tam siedzi na tym lotnisku, nie wiem czy jeszcze, jak długo, bo ci żołnierze są złośliwi, wyganiają. Przecież widzą, że babka no, siedzi, no, że ona z tym swoim synkiem pięknym. Dobrze, czyli te dwa rachunki 26-cyfrowe bankowe mamy poza sobą. I dwa następne, proszę Państwa, to też jest T-Mobile, to jest jako umiłowane. Należący do naszego radia. No i ten drugi Orange też. To są wszystko opłaty, czyli pierwszy T-Mobile 52 11 44 12 38 24 44 80 09 28 03 68 93. I jeszcze raz ten T-Mobile powtórzę: 52 11 40 12 38 22 44 80 09 28 803 68 93. No i ten Orange ostatni, albo można po żydowsku jako pierwszy, przecież to i tak nie jesteśmy przesądni. 28 11 40 12 44 10 68 40 14 9 98 82 30 4. Proszę Państwa, i tak jutro muszę wpłacić, no, na niektóre tutaj, no ale wiecie Państwo, ponieważ ona dzwoni, ona telefonuje, pyta się, to, czyli że nas jakby wykorzystuje, także żeby ona do końca nas tutaj nie wykorzystywała, no to może tam 15 zł, wiesz, przeznaczyć. 150. 2,5 tysiąca może wpłacić. Także wiecie Państwo, takie różne syczenia, w ogóle znowu ta radiostacja jakby dzisiaj nie nadawała, nie wiem o co chodzi, ale już jest. Już jest. Już jest. Ale z telefonów proszę nie korzystać, jeżeli chodzi o Radio Maryja, bo tam telefon się zatykał, nie było. Jeszcze raz powtórzę, proszę Państwa, to ostatnie, czyli pierwsze po żydowsku. 28, 11, 40, 12, 41, 10, 68, 40, 14, 98, 82, 34. Tak. Także ten, proszę Państwa, pierwszy numer 94, co się zaczyna, to jest Play. Następny 20, co się zaczyna, to jest T-Mobile. Następny 52, co się zaczyna, też jest T-Mobile. Orange 28. Także proszę Państwa, cały program, cała strona internetowa jest tworzona i Państwo ją zobaczycie, chociaż jak chcesz już coś wiedzieć, mieć, to proszę bardzo, w pierwszym programie Kawa czy Herbata jest program Muzeum Jazzu. A więc jak wejdziesz w Muzeum Jazzu, to już będziesz widział, słyszał i czuł. Rozmowa z dyrektorem Muzeum Jazzu Konopnickiej 6. Muzeum Jazzu będzie dawało części
występy takie, pokazy artystyczne w różnych punktach Warszawy i dlatego też wysłane były oferty do hoteli przeróżnych stołecznego miasta Warszawy, do hoteli, do 13 hoteli. Ja już wysłałam. Jak Państwo widzą, dzieje się to bardzo ustanowienie Eucharystii. Bardzo szybko, bardzo spektakularnie, bardzo Bożą górę chleb, to posyłałeś mu kruka z chlebem. A my idziemy do 13 do Twojego Królestwa. To nie ma to, że do Królestwa. To trzeba iść i najpierw głosić Słowo Boże. Biblia mówi, że piękne są nogi, które głoszą, zwiastują dobrą nowinę. To nie ma tak, że gdzieś tam Bóg do nieba wpuści zakonnica, mówi, o, proszę pani, do takiej naszej siostry, że Bóg to nie tylko chyba 144 tysiące do nieba weźmie, ale chyba więcej. Ja mówię, Bóg zrobi to, co chce. Bóg postanowił i Bóg wie. No, także ona myśli, że Bóg jest taką miłością, że bezwzględnie, ja mówię i co, i pijaków, i łajdaków, tych co w klasztorach zupę za darmo żrą, denaturaty piją, taka pijaczka tutaj na Lubelskiej, zaraz nasza kamera Google tam wyjedzie, taka pijaczka tam, proszę Państwa, zaczepia na Lubelskiej. No dzisiaj może i nie będzie, to, tam pod torami potem leży. No kupa śmiechu. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Radio Conchita, proszę z nami, proszę z nami. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ktoś nie wiedział, jak do nas tak najszybciej zatelefonować. Przecież można dzwonić do radia. 606-332-788. Następny 662-900-310. Następny 724-420-925. Następny 572-567-079. Następny 792-578-675. 533-122-463. Ja mogę jeszcze powtórzyć, mówiąc, jaka to jest sieć. Czyli pierwszy to był T-Mobile. 606-332-788. T-Mobile właśnie, tak. Drugi numer to jest też T-Mobile. 662-900-310. T-Mobile. Nie zapraszamy. Trzeci numer następny. 724-422-925. Jest to plus, bo może ktoś jest w plusie, to będzie wiedział, że za darmo będzie dzwonił. Potem następny Orange 572-561-079. 709, tak, to był Orange. Potem będą dwa telefony Play. 792-578-675. Play. Jeszcze jeden Play właśnie, jak mówię. 533-122-463. To jest taki dobry numer Play. Nie każdy to ma, proszę Państwa, że jak Państwo nawet 5 zł doładujecie, to będziecie mieli 100 SMS-ów gratis, ale to nie wszędzie jest tak. Nawet Play to tak podpadł kiedyś, proszę Państwa, o 6 stycznia, że jak jeszcze ten Laskowski żył, to na Play tam wciskał 10 zł opcje na miesiąc i to potem nie wchodziło, czyli że oni te 10 zł jakby kradli. To znaczy SMS-y do wszystkich na miesiąc. Albo wybierz tam jedno z dwóch, trzech. Rozmawianie do wszystkich na miesiąc. Jeden telefon przyjmował, jeden nie przyjmował, potem wcale nie przyjmowało. A kiedyś jeszcze wcześniej to Orange miał bardzo dobre opcje, że 10 zł i dzwonienie do wszystkich świt.
sieci i SMS-owanie za darmo, włącznie z 022 dzwonienie. Wiecie Państwo, to te biura stare tutaj komunistyczne, bo tutaj historia jest długa, głęboka i szeroka, nawet w tej Warszawie. Jak się tak na Ciebie patrzą, to tak dają Ci do zrozumienia, jakobyś Ty im rodzinę wymordowała w czasie II wojny światowej. Takie są zgrzytania zębami, kaszlenia, pochrumkiwania. No to przecież prawosławnych ludzi tutaj w Warszawie nie ma. Nie ma ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków Jehowy. Tylko te dwa, to co my mówimy, drugiej klasy kategorii. No teraz ci, co tak ujadają z czerskiej, no to wiadomo kto. Potem ci, co do kościoła bardziej chodzą, oczywiście, że tylko rzymskokatolickiego, no to wiadomo kto. Także wiecie Państwo, no zobaczymy to. Oni grożą Szydło i tym, że chcą ich przed Trybunałem postawić, czy oni są normalni, czy oni zwariowali, czy co. Także ja będę przyjmowała prysznic hinduski, proszę Państwa, i potem jeszcze raz przejdziemy, nie mogę włączyć pewnej kamery, proszę Państwa, może teraz włączę, nawet już zobaczę, nie mogę włączyć pewnej kamery, proszę Państwa. Tak, nie chcą działać, że kartę wkładam, potem mówię, że karta nie weszła, to się przyjął. Święta Maryjo, święty Józefie, przysławny potomku Dawida, światło patriarchów, odlubieńcze Boga Rodzicy, przeczysty stróżu dziewicy, żywicielu Syna Bożego, troskliwy obrońco Chrystusa, głowo najświętszej rodziny, Józefie najsprawiedliwszy, Józefie najczystszy, Józefie najroztropniejszy, Józefie najmężniejszy, Józefie najposłuszniejszy, Józefie najwierniejszy. Módl się, prawda? Jak to ciężko powiedzieć? To jest módl się za nami. Módl. Wzorze pracujących. Módl. Módl. Ozdobę życia rodzinnego. Opiekunie dziewic. Módl ta, wy się tam za nami. Pociechu nieszczęśliwych. Nadzieję chorych. Patronie umierających. O strachu duchów piekielnych. Radio Koncito. Opiekunie Kościoła Świętego. Tak. Baranku Boży, który gładzisz grzechy Radio świata. Radio Koncito. Baranku Boży, który gładzisz Radio grzechy Koncito. Świata. Radio Koncito. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku upał Boży, dzisiaj straszny. Także świata. Proszę się tam nie przejmować. Ale... Ustanowił go Panem domu swego. Radio Koncito. To nie jest takie oczywiste. Tak. Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności Radio wybrałeś świętego Józefa na obrońcę. Świętego Józefa wybrałeś. Najświętszej rodzicielki. Także Radio Koncito. Syna, gołe ciała, gołe. Wszystko. Na ziemi, upał jest. Proszę. Jako opiekunowi zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Radio przez Koncito. Chrystusa Pana Tok naszego. FM. Koncito. Ojca i Syna i Ducha Świętego. To Tadeusz, ja myślałem, że to jest kobieta, bo kobiety te, też mają takie głosy. I doktor Sowiński. Wszystkich, którzy tam się też znajdują. Jest godzina 13. 13 jest, proszę Państwa. Radio Koncito. Tu Radio Maria, zapraszam na serwis informacyjny. Serwis informacyjny, proszę Państwa. Ministerstwo Sprawiedliwości chce karać nieuczciwych przedsiębiorców, którzy okradają własne spółki. Prokurator zajmie się osobami, które działają na szkodę swojej firmy. O sprawie napisał jeden z dzienników. Przedstawiciele przedsiębiorców są świadomi nadużyć, ale nie wierzą, że zaostrzenie przepisów karnych rozwiąże problem. Resort Sprawiedliwości analizuje pomysł przywrócenia artykułu 585 Kodeksu Spółek Handlowych. W jego myśl za działania na szkodę spółki groziło do 5 lat pozbawienia wolności i grzywna. To powrót do normalności w kodeksie spółek handlowych, powiedział poseł Maciej Małecki, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Artykuł
585 kodeksu spółek handlowych precyzował odpowiedzialność osób zarządzających spółką za działania, mówiąc delikatnie, niekorzystne dla spółki. Wówczas, w 2011 roku, głosami posłów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, ten przepis został zniesiony. Obserwując kulisy uchylenia tego przepisu, można odnieść wrażenie, że było to działanie na rzecz konkretnego przypadku, konkretnej osoby dobrze znanej opinii publicznej, jednego z najbogatszych Polaków. I dzisiaj Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje obietnice składane przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli polityka straszna, unormowania systemu prawnego w Polsce. Według mediów nowelizacja prawa sprzed 5 lat była prezentem polityków dla Ryszarda Krausego, wtedy jednego z najbogatszych Polaków. Przepis usunięty z ustawy przed rozprawą, na której biznesmen miał odpowiadać za działanie na szkodę własnej spółki. Sprawę umorzono. Działania ministerstwa mają przywrócić kontrolę państwa w tym obszarze i wyeliminować patologię. Eliminacji nieuczciwych praktyk handlowych między producentami a nabywcami produktów rolno-spożywczych mają służyć przepisy, którymi dziś się zajmą się posłowie. Po południu zaplanowano pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej. Chodzi o sytuacje, w których duże sieci handlowe zmuszają dostawców do obniżenia cen produktów i nakładają na nich inne, dodatkowe opłaty. Poseł Robert Telus, wiceszef Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podkreśla, że rolnicy od wielu lat wskazywali na problem wykorzystywania przez producentów. Te właśnie duże korporacje typu właśnie supermarkety narzucają rolnikom ceny i rolnicy ze względu na to, że i tak muszą swoje produkty sprzedać w odpowiednim czasie, muszą się na to godzić, to jest wykorzystywane. Do tego dochodzą różne półkowe, które muszą płacić do danego supermarketu i trzeba było znaleźć mechanizm, który zabezpieczy jakby te umowy przed wykorzystywaniem rolników. Ta ustawa zabezpiecza rolników przed tym, żeby byli wykorzystywane, bo supermarkety, firmy skupujące mają możliwości wykorzystywania rolników w ten sposób. Ta ustawa przynajmniej w jakimś stopniu to zabezpieczy. Dzięki nowym przepisom prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł karać sieci za takie praktyki. Wysokość grzywny może sięgnąć nawet 3% obrotów. Proszę. Nowe regulacje mają obowiązywać po 6 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Radio Conchita. Kolejna debata o Polsce nie ma sensu, ocenia poseł PiSu Dominik Tarczyński. O 15:00 w Parlamencie Europejskim w Brukseli ma się rozpocząć druga w tym roku dyskusja o sytuacji w naszym kraju. Debata ma się koncentrować na kryzysie wokół Trybunału Konstytucyjnego, a także m.in. sytuacji mediów publicznych, ustawie o policji, czy planach zwiększania wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Przeprowadzenia dyskusji domagali się przedstawiciele frakcji HDK-ów, do których należą PO i PSL, socjalistów, do których należy SLD oraz liberałowie zieloni i komuniści. Poseł Dominik Tarczyński z Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej mówi, że dziś w Parlamencie Europejskim nic wielkiego się nie wydarzy. Kolejna debata, kolejna rozmowa, które już były, więc nie widzę tak naprawdę sensu i celu kolejnej już debaty o Polsce. Po prostu nie widzę żadnych podstaw, aby tego typu wydarzenia miały po raz kolejny mieć miejsce, ponieważ one niczego nie wnoszą. Proszę zauważyć, że w styczniu Rada Europy, nie tylko 27 państw Unii Europejskiej, ale 46 państw członkowskich Rady Europy odrzuciły na sali plenarnej wniosek o pilną debatę o Polsce, ponieważ Rada uznała, że nie ma ku temu podstaw. Wtedy ja byłem przesłuchiwany przez Komisję Monitoringową, najważniejszą komisję w Radzie Europy, i tam także wniosek przeciwko Polsce upadł. No jak długo można zajmować i tracić czas na to, aby tłumaczyć się z zarzutów, które są nieprawdziwe, aby powtarzać debaty, które już się odbyły? Jutro Parlament Europejski ma głosować nad krytycznym wobec Polski tekstem rezolucji. Ale to są te różańce. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości przygotowali własny projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego. To są te różańce. Jednak są nikłe szanse na to, że zostanie on przyjęty. Redakcja francuskiego dziennika Le Figaro dotarła do instrukcji francuskiego MSW dotyczącej przeniesienia migrantów koczujących w obozie pod Calais. Plan zakłada przeniesienie ich do ośrodków w całym kraju. Jak pisze Le Figaro, projekt stworzenia regionalnych obozów dla uchodźców ma pominąć jedynie Korsykę oraz region paryski. Do końca roku w obozach w pozostałych regionach Francji umieszczonych ma być 12 tysięcy osób. Według dokumentów, na które powołuje się dziennik, gotowych jest już prawie 9 tysięcy miejsc. W połowie października rozpocząć ma się także likwidacja dżungli dzikiego obozowiska migrantów w Calais. Następnie migranci, którzy nie będą chcieli się ubiegać o azyl we Francji oraz tacy, którzy powinni być w innych krajach Unii, mają być wydaleni z kraju.
Le Figaro ocenia, że francuski minister spraw wewnętrznych podjął bardzo ryzykowne wyzwanie, gdyż według dziennika nic nie gwarantuje, że jego plan może przerwać falę migracyjną z południa. W kraju zachmurzenie małe, w godzinach przedpołudniowych na północy i wschodzie miejscami zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna przeważnie od 26 do 31 stopni na północnym wschodzie, na wybrzeżu i w dolinach karpackich chłodniej od 22 do 26 stopni. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, na barometrach w Warszawie 1011 hektopaskali, ciśnienie będzie spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych podejmiemy temat życie po śpiączce. W naszym studiu gościć będą Janina Mirończuk, prezes Fundacji Światło w Toruniu, Grzegorz Król, wybudzony ze śpiączki i Krystyna Mikołajska, mama wybudzonego. Początek rozmów w Radiu Maryja i telewizji... Przecież dowodu na życie pozagrobowe mieć nie będziesz, bo to nie tędy droga. Dla małżonków i rodziców wraz z naszym... Oni tak cały to skręcą. ...kostrzewą, kulturoznawcą, badaczem wpływu mediów na dzieci i młodzież, rozmawiać będziemy na temat, czy to podoba się Panu Jezusowi. Początek audycji, godzina 21.30. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Za astmę do sądu. Sprawa dotycząca ograniczenia władzy rodzicielskiej państwa W nad ich 11-letnią córką Natalią na szczęście zakończyła się umorzeniem, ale zanim tak się stało, rodzina przeżyła dramat. Broń z polską marką. Już dawno nie usłyszeliśmy tak wielu dobrych wiadomości dla polskiego przemysłu obronnego, jak podczas ostatnich targów zbrojeniowych w Kielcach. Szczegóły w naszym dzienniku. Niepokalane serce Maryi, naczynie miłosierdzia. Fatima ukazuje nam Boży plan miłości wobec każdego człowieka, pisze ksiądz dr Krzysztof Czapla. Z cyklu Bliżej ludzi nierówny start od przedszkola. Poziom zajęć dodatkowych w przedszkolach publicznych budzi wątpliwości rodziców, czytam w naszym dzienniku. Bóg błogosławił mojej pracy. Tu Henryk Sienkiewicz tworzył i odpoczywał. Wzruszająca opowieść Barbary Wachowicz o pałacyku w Oblęgorku. Darze narodu dla autora trylogii. No i co z tego? Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej polskiej. 9 minut po godzinie 13. Wyczyszczacze. Audycja aktualności. Dzisiaj, proszę państwa. Von Lipski pojechała do Harki. Po godzinie 13. Drodzy Państwo, dziś delegacja Komisji Weneckiej kończy wizytę w Polsce. Jesteśmy świadkami po raz kolejny medialnego spektaklu, można tak powiedzieć. Przed momentem też konferencja prasowa prezesa Rzeplińskiego, wiceprezesa Biernata, która pokazała też nastroje tych panów. Taki klimat, delikatnie mówiąc, rozrywkowy tej konferencji, a z drugiej strony pewne zdenerwowanie ze strony
pana przewodniczącego Biernata, który też no, niby żartem, niby serio powiedział, że pan Rzepliński jest nieśmiertelny, pytany o to, kto będzie następcą. Mam zaszczyt gościć na antenie Radia Maria panią poseł profesor Krystynę Pawłowicz. Szczęść Boże, pani profesor. Szczęść Boże. No właśnie, pojawia się pytanie, jak oceniać z jednej strony działania Komisji Weneckiej, która no, w pewnym sensie wykonuje swoje obowiązki, zlecone sobie obowiązki, a z drugiej strony no, ten spektakl, który no, już w kolejną fazę wkracza i który mamy przyjemność bądź nieprzyjemność oglądać na antenach różnych stacji. Konferencja prasowa prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, o którym ojciec przed chwilą powiedział, świadczy i pokazuje, że ci panowie czują się świetnie i są w bardzo dobrej komitywie i porozumienie z przedstawicielami unijnych organów. Nawet nie istnieje, bo Komisja Wenecka jest organem Rady Europy, ale oni ściśle z organami unijnymi współpracują i pokazuje, że po rozmowach, o których pan prezes Rzepliński mówi, że świetnie się rozumieli, że rzeczą najbardziej taką, która dotknęła członków Komisji Weneckiej, o którą wielokrotnie dopytywali, to była sprawa atakowania i krytykowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez polityków, czytaj przez nas, to znaczy przez władze, przez środowiska, które wygrały wybory. I właściwie on to wielokrotnie powtarzał, czyli widać już z tych pytań, które ujawniał pan prezes Rzepliński, że ta komisja przyjechała powspółczuć i razem popłakać za zamkniętymi drzwiami, dlatego że nie dopuszczono sędziów wybranych przez Prawo i Sprawiedliwość w grudniu i oni przyjechali popłakać wspólnie, robiąc oczywiście, tak jak tutaj ojciec mówi, pewną szopkę medialną, udając, że oni tu przyjechali obiektywnie badać sytuację. No nie przyjechali, dlatego że gdyby pan prezes Rzepliński i wiceprezes Biernat otrzymali jakieś jedno niewygodne pytanie, to ich konferencja prasowa wyglądałaby zupełnie inaczej. Natomiast te żarty, które podejrzewam, że oni się tam zagrzewali w czasie tej rozmowy. Oczywiście szczegółów się nie dowiemy, bo w zamkniętym gronie, bardzo demokratycznym to się odbywało. I podejrzewam, że te nieopatrznie wypowiedziane słowa przez pana wiceprezesa Biernata, że kadencja, bo on powiedział, że kadencja nigdy się nie skończy pana prezesa Rzeplińskiego, a zgodnie z konstytucją i zgodnie z przepisami kończyć się powinno, skończy się 18 grudnia. Ale te słowa mogą pokazać, że sędziowie Trybunału zagrzewani przez tych członków nieproszonych gości, od razu powiedzmy z Komisji Weneckiej, przyjechali tutaj pewnie uradzać i zagrzewać się, jak tutaj dalej, jakie działania podjąć, żeby uniemożliwić wybranie prezydentowi Dudzie z nowego prezesa. I pewnie będą na pewno uradzali, skoro tak bardzo Komisja Wenecka współczuła sędziom Trybunału Konstytucyjnego, że są atakowani przez nowe władze, więc podejrzewam, że takiego udzielili im poparcia. Pod pretekstem, prawda? I wszystko, być może nawet ośmielili pana prezesa Rzepińskiego i zastępującego go bardzo. Pod pretekstem. Naprawdę, och, jacy oni biedni, jacy pokrzywdzeni. Chyba jak ta lipska. Kompromitujące. Jacy oni pokrzywdzeni. Pogotowie ratunkowe wezwa. Być może przygotowują jeszcze jakieś kolejne działania, które rzeczywiście przygotowują pogotowie ratunkowe i jakąś tam zasadkę uniemożliwiającą wybranie nowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Więc ja muszę powiedzieć, że ja jestem już, nie tylko ja zresztą, ale i moi wyborcy i osoby, z którymi się spotykam, są mocno już poirytowane i są zniecierpliwione tym takimi okrągło przyjazdami dopilnowującymi polskie władze. Jakaś pani z Ameryki lewicowa, jest też lewicowi inni dziennikarze i oni tutaj przyjeżdżają i oni patrzą, że my Polacy wybraliśmy, wydaje mi się, nasze ustawy im się podobają, chcę powiedzieć lewicowcom, bo o tym być może zapomina się, ale Komisja Wenecka prezentuje bardzo lewicowe standardy i właściwie gdybyśmy przyjrzeli się modelowi sądownictwa, który oni tutaj, który bronią i który propagują, to jest właśnie ustrój trybunalski, sędziokracja. I właściwie oni coś forsują taką koncepcję, że Trybunały Konstytucyjne i sędziowie są nad organami demokratycznymi. Dla nich obrona demokracji to jest obrona w
władzy sędziów, a zwłaszcza Trybunału Konstytucyjnego. Więc te przyjazdy tej Komisji Weneckiej są, tak jak powiedziałam, irytujące. Jednocześnie nie mamy do nich zaufania, ja osobiście, ale wielu Polaków, a i rząd. Dlatego, że przypomnijmy sobie, kiedy ustawa, nowa ustawa o Trybunale Konstytucyjnym była obradowana w Sejmie, niezakończona była procedura, jeszcze prezydent nie podpisał, a oni już mieli przygotowaną i w przecieku wiadomo było krytyczną opinię o... Już mieli przygotowaną, państwo, zobacz. ...ustawy, której jeszcze nie było. Więc... Już, wszystko mieli przygotowane. Uważam, że cały czas Unia Europejska, organy tej Rady Europy, czyli ta właśnie Komisja Wenecka, niestety niedobrą rolą, jak podejrzewam pani Suchocki, którą po 20 latach wreszcie wywalono, rząd wycofał, dlatego że nie broniła polskich interesów. Watykanu! Szpieg! O Jezu! Ryśka, to najlepsze! To ona teraz powierzona i zeszła sprzecznie z regulaminem i statutem tej komisji funkcję honorowego przewodniczącego. Jakim prawem? Więc ona tam bardzo się politycy związani z tymi lewicowymi, lewackimi organizacjami, jakieś Unii Wolności tego typu, jak szkodliwe funkcje pełnią, raz dostawszy się w obiekt międzynarodowy, zawsze działają przeciwko Polsce. Może nie zawsze, ale właśnie te znaczące osoby, mimo że ona była przecież ambasadorem w Watykanie Polski i powinna wrócić do naszego kraju, bardziej uduchowiona, rozumiejąca nasze sprawy i bardziej jednak działająca zgodnie z zasadami takimi chrześcijańskimi. Więc ja nie zwracałabym szczególnej uwagi na to, co komisja mówi, Wenecka. Uważam, że rację ma pan prezes Kaczyński, który właśnie tutaj też nas uspokaja, mówi, że nie przywiązywałby, to nie ma znaczenia, co ta komisja powie. Rację ma również pan minister Ziobro, który na wieś... Bardzo inteligentna jest ta nasza Krystyna Pawłowicz. ...działania przeciwko Polsce, jakiś drugi krok...